Cześć, tutaj Julia C. i witam Was w kolejnym Halloweenowym filmie i witam w kolejnym filmie DIY, czyli stroje na Halloween. Mam nadzieję, że Wam się cieszycie. Przepraszam, że tak długo nie było tych DIY. Miałam zamiar robić codziennie, ale to wszystko przez szkołę. Ale jak widać, no, trochę zachorowałam w pewnym sensie. Mam nadzieję, że naprawdę nie będę chora, bo wczoraj wieczorem miałam straszną gorączkę i mam nadzieję, że to się nie powtórzy, bo na razie tylko mnie boli gardło. Dobra, przejdźmy do filmu. Nie gadajmy o mnie, tylko o filmie. Więc dzisiejszym strojem będzie strój mumii. Tak, myślę, że to będzie najprostszy strój, jaki w życiu możecie zrobić dla konia. Bo to, co będziecie potrzebowali, to gumki recepturki. Jeżeli macie białe, to będzie strzał w 90, ale ja w swoim zbiorze mam tylko takie czerwone, żółte i jedną zieloną, ale ja wykorzystam myślę tylko czerwone i żółte. Modelką będzie klacz lipcańska biała ze Szlajsia. Ona ma na imię biała, jakby co. Ona dzisiaj będzie pozować, bo myślę, że ten strój będzie do niej wspaniale pasował. A więc, najprostszy sposób to po prostu zakładanie gumek w taki sposób, żeby wyglądały jak mumia. Ja na początek postanowiłam założyć jedno z nich na pysk. O, w taki sposób jak leży jej kantar. O. Teraz druga, to jest bardzo ważne. Zakładam ją sobie tak jak o głowę, tak jak na czółek, o, tak mniej więcej. Robimy takie podgardle, można tak powiedzieć, i jeszcze raz tutaj, o. I dzięki temu mamy podgardę na czółek. Tutaj mamy też te kantaru. Teraz przechodzimy do dalszej części. Oczywiście nie zakrywamy oczu ani pyska, żeby oczywiście nasza droga biała mogła mówić. Ja na razie używam żółtych, a jeżeli mi się skończą, to zacznę używać czerwonych gumek. A więc robimy dalej. Najlepiej, żeby te gumki tak nachodziły na siebie i tworzyły taki fajny wzór. Teraz przechodzimy już do szyi. Zakładamy tak, mniej więcej. Możecie sobie zmieniać kolory, jeżeli chcecie. Ja teraz będę leciała tak na przemian. Jeżeli Wam się nie podoba efekt na szyi, to możecie dodać jeszcze kilka gumek i utworzyć taki fajny wzór. Ale ja dla swojego rozmaicenia dodam jeszcze tutaj jakieś gumki, żeby było więcej na szyi, żeby to naprawdę była mumia. Może zrobię Wam jakąś ostrość. O, tak mniej więcej widzicie. O, tak to wygląda na razie. Ja postanowiłam zrobić taką bardzo realistyczną mumię, więc teraz zaczynam z czerwoną gumką. Idę tutaj, szyja. Idę w dalszą stronę szyi. Pamiętajcie, żeby nie puścić gumki, jeżeli chcecie ją bardziej rozciągnąć. O. Teraz biorę kolejną czerwoną. Wy możecie oczywiście używać najróżniejszych kolorów. Ale ja akurat mam tylko takie kolory, więc może użyję wszystkich gumek. Zobaczymy. Myślę, że szyja jest całkiem ok. Teraz przechodzę do dalszej części jej ciała. Przechodzę do tułowa. O! Jeżeli macie gumka
złamie, tak jak mi, to nic się nie stało. Po prostu ruszajcie dalej z inną gumką. Tylko oczywiście musicie uważać, żeby wam się nie złamała, tak jak mi przed chwilą. Dobra. Założymy sobie tak. O. Najlepiej na tułów nakładać gumki, idąc przez tylne nogi konia. I tak, proszę. Myślę, że to spokojnie może zająć jakieś, nie wiem, 15 minut. Zobaczymy. Na razie to wygląda tak, ale myślę, że jeszcze dodam coś na nogi, żeby to jednak wyglądało jakoś. O! Przywadzę z tymi gumkami. Zobaczcie, mi się już dwie złamały, ale to nie jest ważne, mam nadzieję, że mi starczy. Fajnie, że żeby zakładać te gumki na siwego konia, to wtedy te gumki dadzą takiego efektu właśnie mumii, a reszta białej sierści będzie tu takim fajnym dopełnieniem. Cię na nogi nie zakładam za dużo gumek, bo jednak ten koń będzie musiał jakoś chodzić, bo planuję w niedzielę nagrać bardzo fajny filmik, o którym wam nie powiem, ale to będzie niespodzianka. Zobaczycie, to będzie fajna niespodzianka i w ogóle tego jeszcze nie było na moim kanale i w ogóle. Ale będzie to fajne zakończenie mojego maratonu halloweenowego, ale nie powiem wam, co to będzie. Będziecie sobie zgadywać w komentarzach, co to będzie. Będę dla was taka wiedźma straszna. Hehe, że nie wam nie powiem. Dobra, nieważne, bo za bardzo się wczułam Halloween. Okej, teraz zakładamy sobie tutaj gumeczki. Dalej. Jak widzicie, wcześniej założyłam na tylne nogi, czyli gumki. Na razie to wygląda tak. Możecie pisać opinie swoje w komentarzach. Czy wam się moje propozycje na stroje halloweenowe dla koni podobają? Bo chyba pierwszy raz, bo ja chyba jestem pierwsza, co robi takie filmiki ze strojami dla koni, także cieszcie się, bo na YouTubie tego nie widziałam w ogóle. O, wygląda to tak. Tutaj, jak widzicie, siegunka, o. Jeżeli wam się wygląd gumki nie podoba, to możecie ją jakoś przestawić. O, na przykład tak, albo tak. O, ja bym bardziej zbijał tak. O. Dobrze, teraz ruszamy dalej. Na ogon nie będę nie zakładać gumek, ponieważ no jakoś myślę, że nie będzie to istotne. Ono ma piękny ogon, także nie chcę go niszczyć gumkami i no wiecie, tym. Tym, że będziemy. To zapomniałam co z tego słowa, ale wiecie. Związanego z mumiami. Dobra, nieważne. Zakładamy sobie dalsze gumki. Te, które nam zostały, bo jak widzicie, mi się gumki już kończą, więc za chwilę będziemy kończyć, bo myślę, że już niedługo powstanie bardzo fajny efekt końcowy. Ale poczekajcie jeszcze chwilę, ja tu założę ostatnie dwie i myślę, że będzie ok. Okej. I teraz ostatnią gumkę. Tutaj sobie postanowiłam zostawić taką szparę, bo przecież nie każda mumia ma równe te swoje bandaże, czy co to tam jest. Więc jeszcze jedną tutaj może dołożymy sobie. O, tak. I tak prezentuje się
mój zamumifikowany koń. Tak. Tak to wygląda, mniej więcej. Wiem, że ma bardzo dużo na szyi, ale chciałam uzyskać taki fajny efekt, że jednak na szyi to się trzyma, na brzuchu przez to, że mumia wychodzi w nocy, to wiecie, jej się tak zrobiło, takie... Kinujcie. Poszarpane już, o, że tak powiem. Tutaj też ma na nogach takie poszarpane, że jak chodzi, to wiecie, to się wszystko tam rwie. No, na pysku trochę. Na twarz, na reszcie pyska oczywiście nie ma. No, no nie, też jej nie dałam, tak jak mówiłam. Wygląda całkiem fajnie. Mi się podoba ten strój. Napiszcie w komentarzach swoją opinię o tym stroju. I do zobaczenia w kolejnych filmach halloweenowych. Do zobaczenia.